W Muzeum Gettiego znajduje się obraz Johna Malleya, Okup. Widzimy na nim XVI-wiecznego rycerza płacącego okup za swoje dwie córki. Jeden z porywaczy trzyma sakiewkę z pieniędzmi, drugi ściska rękę każdej z dziewczynek. Oczy wszystkich, także psa, zwrócone są na rozgrywającą się scenę. Gdy ojciec wręcza porywaczom drogocenne klejnoty, dziewczynki tulą się do jego bezpiecznej piersi. Patrząc na ten obraz, przypomniałem sobie historię z Wenezueli, gdy za uprowadzoną dziewczynkę zażądano 10 milionów dolarów. Wyobrażam sobie, co musieli przeżywać rodzice. A gdyby tak ktoś zaproponował: mam dobrą wiadomość. Skoro za uprowadzoną ci córkę zażądano 10 milionów dolarów, mogę ci znaleźć inną dziewczynkę za jedyne 50 tysięcy. Czy myślisz, że ojciec byłby zainteresowany? Skądże? Dlaczego? Bo nie chce jakiejś tam dziewczynki, tylko swoją córkę. Czasem wydaje nam się, że skoro Bóg ma miliardy ludzi, to my się nie liczymy. Biblia jednak mówi: drogoście bowiem kupieni. W świecie sztuki wartość przedmiotu zależy od oferty potencjalnego nabywcy. Malley na przykład próbował sprzedać ten obraz za 1000 funtów, ale chętnych nie było. Dziś jego płótno wisi w jednym z najznamienitszych muzeów świata i warte jest dosłownie miliony dolarów. Jakiej wysokości okup Bóg dał za ciebie? Apostoł Piotr napisał: wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, lecz drogocenną krwią Chrystusa. Bóg zapłacił za ciebie absolutnie najwyższą cenę. Nie płacił srebrem albo złotem, lecz drogocenną krwią Chrystusa. Ceną za ciebie było Jego własne życie. Ile jest wart Bóg? Milion? Miliard? Bilion? Dla Boga Jego własna wartość jest taka sama jak twoja. Jakie główne przesłanie niesie ten obraz? Jesteś bezcenny.